Cześć ziomeczki, to ja, Wojtek Pietraszek i moja asystentka. Chodź tu, chodź tu. Powiedz, jak masz na imię, dziadu. Julka Pietraszek. Dobra, dzisiaj mamy specjalną dla was sprawę. Mianowicie otwieranie, unboxing gry Rocksmith. Nic nadzwyczajnego, jednak my się za to zabierzemy i będziemy ładnie tutaj kombinować. Zobaczymy, co tam jest w środku. Dobra, proszę otwierać. Czyń honory. Ciąg to! To ja może tu pociąg. O, dobra, no. No, asystentko, rozdziabuj to. Nie, ale może nie tak po tym. Dziabu. Aż nie możemy sobie poradzić, przepraszamy bardzo. Jesteśmy z dwoma środami. Dobra, proszę to otwierać, popatrz, jak pani mnie porysowała tutaj. Otwieramy jedną sztukę, która będzie specjalnie dla kanału Rockday na użytek kanału Rockday. Będzie prezentowana, tak? Proszę, super, bardzo ładnie, tak? Tak. Proszę pokazać do kamery, jak to jest dokładnie zrobione. Tak, co jest w środku? Zobaczymy. O, tak, ze wszystkich stron, bombowo. Dać kabel. Dobra. Co jest w środku? Orzesz ty, patrz, ale jaja. O, czyli mamy tak, patrzcie, co tu mamy? Mamy kabel. Pachnie nowością i kabel. Zaraz, co to, jak to wygląda z tym kablem? Aha, kabel taki specjalny, po prostu firmy Ubisoft. Tak, płyta. Wypasiona. Kabel. Dosyć długi, nie wiem ile to ma. Pewnie ze 3 metry. Co, duży jack, czyli do, podłączamy do gitary. No i tutaj taki specjalny, po prostu z jakimś pewnie jakieś tam mamy jakieś oprogramowanie, czy co tutaj jest, jakieś przejściówka, mnóstwo jaj i USB. Czyli po prostu, no jednak widać, że musi być taki kabel, ponieważ no już sam wygląd jego sprawia, że mamy do niego respekt. O, tu jeszcze się dodatkowo otwiera, o, też ciekawe. Aha, żeby po prostu nie musieć się z nim ciągać, że tak można powiedzieć. Jak widać, są dziwne gniazda, więc po prostu to jest coś nietypowego. Oczywiście pomagającego nam we wspomaganiu firmy Ubisoft, czyli tej, która stworzyła tę grę. No dobra, to byłoby tyle. Puste pudełko nam zostało. Płytka, wszystko to. No i po prostu żegnamy was. Wojtek i Lulka. Popatki!